Szanowni Państwo, bardzo gorąco zapraszamy do Bytomskiego Centrum Kultury 27 marca, to jest niedziela, godzina 18:05, już finał Festiwalu Śląskiej Operetki i maestro Wiesław Ochman. Tego dnia będziemy wspólnie obchodzili 85-lecie urodzin mistrza. Wielka gala, wielki koncert, na który zaprosiliśmy największe gwiazdy scen operowych, operetkowych, a także tych współczesnych, tak jak wnuka pana Wiesława Ochmana, Krystiana Ochmana, który w tym roku będzie Polskę reprezentował na Festiwalu Eurowizji. Przyjdźcie do nas koniecznie. Wszystkie szczegóły, bilety dostępne są na naszej stronie internetowej www.becek.pl. No i oczywiście w naszych kasach, na plakatach, na billboardach, na wszelkich materiałach promujących ten koncert. To niezwykłe wydarzenie. Gorąco Państwa zachęcamy i zapraszamy. Nie będę zdradzał, co się wydarzy podczas tej gali, ponieważ tutaj obok mnie siedzi mistrz. I też to jest dla mistrza przez nas zrobiona niespodzianka. W związku z tym nie chciałbym, żeby mistrz o tym wiedział. Może być mistrz spokojny. Natomiast oczywiście pozwolę sobie Państwu przedstawić troszeczkę, jak to będzie wyglądało. Ten koncert będzie składał się z dwóch części. Pierwsza część będzie prowadzona przez Oskara Świtałę, mojego syna, a druga część będzie nazwana Wiesław Ochman i jego goście i mistrz będzie oczywiście gospodarzem tej drugiej części. Ponieważ jest to wielki jubileusz mistrza Ochmana, ponieważ mistrz Ochman jest ambasadorem Śląskiego Festiwalu Operetki, tutaj zaczynał swoją przygodę z operą, jest honorowym obywatelem miasta Bytomia, więc uznałem, że Bytom to jest to miejsce, gdzie ten finałowy koncert i gala urodzinowa mistrza musi się odbyć. Gdyby nie ten teatr i nie Bytom, to prawdopodobnie bym może wrócił do katedry, bo mój profesor, jak napisałem pracę magisterską, powiedział, jak panu się nie uda w tej operze, niech pan spróbuje w operze. Jak panu się nie uda, wróci pan do katedry, zrobi pan doktorat, profesurę i tak dalej. No i tak próbuję do dzisiaj w tej operze. Wspaniale się słucha takich historii z ust mistrza. Ewidentnie słychać i czuć, że mówi to osoba, która miała to szczęście życiowe, że swoje życie, w swoim życiu zawodowym robiła to, co kocha. Myślę, że to jest pewna recepta na sukces. Zapraszam Państwa na wielką galę urodzinową, która odbędzie się w Bytomskim Centrum Kultury 27 marca, a na BIS 28. Będziemy starali się Państwa rozweselić, przypomnieć wspaniałą muzykę, będą znakomite solistki, znakomici soliści, moi przyjaciele, a także postaramy się rodzinnie wystąpić z Krystianem Ochmanem, którego być może Państwo pamiętacie. Serdecznie zapraszam, jeżeli chcecie spędzić pięknie czas i jednocześnie zobaczyć na scenie znakomitych artystów, widzimy się 27 i 28. Zapraszam serdecznie.